Witam Państwa bardzo serdecznie na specjalnie przygotowanym briefingu prasowym bądź konferencji, bo oczywiście przewiduję też pytania z racji tego, że spotykamy się cyklicznie. Na pewno Państwo też chcielibyście się parę rzeczy dowiedzieć. Główną przyczyną poproszenia Państwa na dzisiejsze spotkanie jest przedstawienie Cezarego Piórkowskiego jako drugiego zastępcy burmistrza Giżycka. Co prawda osoba na pewno pana Cezarego jest Państwu znana, bo jest to osoba ze samorządem związana od 2002 roku, wieloletni radny miejski, przewodniczący Rady Miejskiej, jeden z takich radnych, którzy byli najbardziej rozpoznawalni. Natomiast skąd się wzięła sytuacja powołania drugiego zastępcy, to pokrótce Państwu powiem. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rada podjęła decyzję o rozszerzeniu niejako, o zamiarze rozszerzenia działalności miasta o usługi medyczne. W związku z tym powołałem pełnomocnika do spraw ochrony zdrowia w randze drugiego wiceburmistrza, który zajmie się organizacją zadań medycznych w mieście. Zadanie medyczne jest to bardzo szerokie pojęcie, bo w uchwale o powołaniu spółki jest pełny zakres od ratownictwa medycznego, który w tej chwili przechodzi zmianę formuły funkcjonowania, poprzez zakład opiekuńczo-leczniczy, hospicjum, łącznie nawet, jeżeli była taka konieczność, z prowadzeniem szpitala. Co wiązałoby się chociażby z tym, że jeżeli mówimy o szpitalu samorządowym, to taka spółka miejska mogłaby być tego bazą. Więc pan Cezary Piórkowski jest drugim zastępcą burmistrza, jednocześnie pełnomocnikiem burmistrza do spraw ochrony zdrowia. Na co dzień będzie zajmował się też bieżącymi sprawami oświaty, ponieważ jest przygotowany tego znakomicie jako wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel z doświadczeniem i wszystkimi wymaganymi kompetencjami w tym zakresie, chociażby kierowania zarządzania w oświacie. Poza tym całą sferę społeczną, skoro zdrowie, to również Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Te jednostki będą podlegały bezpośrednio drugiemu zastępcy burmistrza, natomiast proszę pamiętać, że i tak wszystkie decyzje są ostatecznie decyzjami burmistrza, czyli do celów codziennych, praktycznych, roboczych nadzór drugiego zastępcy, natomiast w dalszym ciągu burmistrz niczego sobie nie odejmuje, odpowiada za funkcjonowanie tych jednostek. Ale jeszcze raz podkreślam, główną działalnością drugiego zastępcy burmistrza jest organizowanie obszaru opieki zdrowotnej w mieście. Oddaję głos panu Cezaremu, żeby kilka słów do Państwa w tej chwili od siebie przekazał. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Bardzo serdecznie witam również Państwa na tym briefingu, spotkaniu w urzędzie. Nowe wyzwania, jakie tutaj określił przede mną pan burmistrz, Państwo już znacie. Jest tych zadań niemało. Wyzwania, które czekają miasto, też są bardzo ważne i mam nadzieję, że im podołam z racji też swojego doświadczenia, zarówno wyniesionego z pracy zawodowej, kilkudziesięcioletniej już właściwie, i w obszarze medycznym, i w obszarze edukacji, jak też i kontaktów z ośrodkami naukowymi, ośrodkami medycznymi w Polsce, organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób wymagających opieki, osób starszych, osób niepełnosprawnych. I myślę, że ta moja wiedza i też nie ukrywam zapał do pracy, bo to jest nowe wyzwanie, a wyzwań się nie boję. Myślę, że będzie pożyteczne i dla bieżącej pracy urzędu, jak również przede wszystkim dla mieszkańców. Jest to też i duże wyzwanie dla jednostek podległych, ponieważ są to osoby, które oczekują bardzo merytorycznego wsparcia nieraz, które do tej pory miały ze strony pana burmistrza i pierwszego zastępcy, pana Romana Łożyńskiego. Myślę, że z mojej strony również takie wsparcie otrzymają. Dobrze, drodzy Państwo, ponieważ mamy kłopoty kadrowe z racji różnych zdarzeń losowych, dzisiaj ja w zastępstwie nietypowo pani Katarzyny Gibner będę moderował konferencją, więc proszę redakcję o zgłaszanie pytań. Proponuję pytanie-odpowiedź, nie w bloku. Jeżeli będą pytania do mojego drugiego zastępcy, to jak najbardziej proszę je kierować. Także otwieram część pytań. Proszę redakcję o zgłaszanie się. Czy jest jakaś kwestia, od której zacznie pan pracę? Gazeta Giżycka, tak? Proszę bardzo.
Już zacząłem pracę. Kwestia jest między innymi następująca, jak najszybsze rozpoczęcie działań związanych z uruchomieniem na pierwszym piętrze w Centrum Integracji Społecznej tego dziennego domu pobytu dla seniorów w ramach programu Senior Plus. W piątek już udaję się do Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie z przedstawicielem ministerstwa, który oficjalnie wręczy nam promesę, nam, czyli miastu Giżycku, na dofinansowanie w kwocie ponad 292 tysięcy złotych. No i teraz etap przygotowania projektu inwestycji, włącznie z wybudowaniem dodatkowej windy od szczytu od strony zachodniej budynku, jak również zakresu remontu pomieszczeń na pierwszym piętrze. To są takie na bieżąco działania, jak również na bieżąco wynikające z planu nakreślonego ustawą o systemie oświaty, przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. To są tak zwane arkusze organizacyjne szkół i też bieżące remonty w jednostkach oświatowych, czyli w szkołach i przedszkolach. I tym już praktycznie od wczoraj z marszu zająłem się. Następne działania, no to już związane bezpośrednio z tym, co powiedział pan burmistrz, czyli przygotowywanie do powołania i zarejestrowania spółki miejskiej w zakresie ochrony zdrowia, nawiązania współpracy z samorządami naszymi tutaj i powiatowym, i lokalnymi, między innymi w kierunku zamiaru tworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego bądź hospicjum stacjonarnego, jak również też przyjrzenia się sytuacji, jaka na bieżąco dzieje się z ratownictwem medycznym, upaństwowienie ratownictwa medycznego, z tym, z czym będziemy mieli do czynienia u nas w Giżycku. No i na bieżąco informacje, które pan burmistrz będzie przekazywał ze spotkań z dyrekcją szpitala i z panem starostą o tym, co dzieje się w naszym szpitalu i odpowiednio szybkie, ale też w ramach naszych tutaj możliwości działania. Proszę bardzo, następna redakcja. Melo Radio, proszę. Jak w najbliższej perspektywie wygląda ta kwestia ratownictwa medycznego u nas, bo od 1 kwietnia dużo może się zmienić i tutaj ta ponad 50 ratowników jeszcze nie jest gotowa na to, żeby przyjąć warunki tego Wojewódzkiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Czy i tutaj w tej kwestii coś już się dzieje w związku z pana nominacją? Może ja odpowiem na to pytanie, bo to jeszcze jest pytanie jakby sięgające do historii. Tak, jeżeli ostatnią informacją, jaką pamiętam, było, że jeszcze ten konkurs nie jest ogłoszony na ratownictwo w województwie. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego jest stacją podlegającą marszałkowi województwa. Czyli naszym zamiarem nie jest teraz w tym konkursie wystawienie swojej do konsorcjum wejścia naszej spółki, bo nie jesteśmy zwyczajnie do tego przygotowani, gotowi. Nigdy byśmy nie byli jako miasto, bo nigdy takiej działalności nie prowadziliśmy. Problem wziął się stąd, że wyrok sądu niekorzystny dla powiatu, jeżeli chodzi o szpital, zapadł jesienią zeszłego roku i prawdopodobnie nikt nie szacował, że takiej perspektywy i dlatego powiaty również nie były przygotowane na prowadzenie ratownictwa samodzielnie, bo zawsze to by było projektowane przy szpitalu. Stało się tak, że szpital stał się prywatny, można tak przyjąć i w związku z tym nie może wejść do konsorcjum jako podmiot, który miałby świadczyć te usługi. Natomiast jeżeli wojewódzka stacja weszłaby to powiedzmy czasowo, tak, gdybyśmy się tak mogli przyjąć, umówić, że wchodzi czasowo do czasu, kiedy my... jeszcze nie wiedzą, jakie warunki im zaproponowała, to wszystko jest patykiem, bo chodzi o same, ludzie naprawdę nie wiedzą, na czym będą pracować. No my też nie możemy tutaj w żaden sposób jako strona uczestniczyć, bo my w tej chwili nie jesteśmy żadnym podmiotem. Miasto nigdy nie prowadziło działalności ratunkowej, leczniczej, tak, w tym... Ale tutaj chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne. Mhm. Ale to jest zadanie rządu i tutaj nie mamy czym się martwić w tym sensie, że nikt nie dopuści do tego, żeby teren powiatu nie był zabezpieczony ratowniczo. W tej chwili, jeżeli dobrze... Ale to jest kwestia, jak będzie zabezpieczony, czy dostatecznie, czy nie? Musi być bardzo dobrze. Nie mogą się standardy pogorszyć. W tej chwili, z tego co ja rozumiem, trwają negocjacje między kadrą zatrudnioną przez prywatną spółkę, a wojewódzką stacją dotyczącą warunków zawarcia umowy. Natomiast nie chodzi o pogorszenie standardów ratowniczych. Chodzi tylko, mówiąc inaczej, o płacę. Jeżeli się nie, może i warunki pracy, bo ja nie uczestniczę w tym, ale jeżeli po prostu fizycznie z tymi osobami nie dojdą do porozumienia obie strony, no to będą musiały szukać innego rozwiązania, ale absolutnie są standardy w ratownictwie wyznaczone, są, teren jest również określony i nie może się to odbyć kosztem mieszkańców powiatu giżyckiego. To jeszcze raz
Podkreślam, są dwa różne w tej chwili światy, prywatne i publiczne. I te światy teraz ze sobą, można powiedzieć, w pewnym sensie negocjują. Każde negocjacje są trudne, bo każda ze stron chce utrzymać jak najwięcej swoich argumentów. Ale ja wierzę w to, że się te strony to porozumieją i w końcu dojdzie do jakiegoś tam konsensusu. Natomiast nie uczestniczę w tym. Jest szansa na, powiedzmy, takie miękkie lądowanie w tej sytuacji, że od 1 kwietnia wszystko będzie, powiedzmy, dla takiego przeciętnego zjadacza chleba z powiatu miejskiego, w szczególności z miasta, no ta różnica nie będzie zauważalna, co było wcześniej, przed 1 kwietnia. Liczymy na to, jak na pewno wszyscy mieszkańcy, jak pani redaktor, natomiast my nie jesteśmy stroną tych rozmów, więc ja w żaden sposób nie mogę się odnieść do oczekiwań ani jednej strony, ani drugiej strony. Jedno jest pewne, że nie może się to pogorszyć, tak? Czyli no, rozumiem, że żadna zmiana, w tym wypadku zmiana na prowadzenie ratownictwa przez podmioty publiczne, nie miała na celu pogorszenia sytuacji dostępu do ratownictwa. Więc ja nie zakładam, że coś się ma zmienić na gorsze. Ja rozumiem, że są oczekiwania ratowników, którzy chcą utrzymać to, co mieli zagwarantowane w prywatnej spółce. I na tym polega w tej chwili tylko negocjacja warunków, tak? Bądź obsady, liczby osób w danym zespole. I to jest jeszcze przed tymi obiema stronami. No my jako mieszkańcy i na pewno pani redaktor również, na pewno nie dopuszczamy takiej do siebie myśli, możliwości, że ta zmiana ma polegać na tym, żeby było taniej, czyli żeby było gorzej, mniej zabezpieczenia, żeby sytuacja ratownictwa się miała pogorszyć. Raczej nie. Myślimy, że to idzie... Odpowiem. Tak, proszę bardzo. Szanowna pani redaktor i szanowni państwo, trzeba podejść do tego od strony, którą nakreśla państwo, o czym wspomniał pan burmistrz. Państwo odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne swoich obywateli. Na terenie danego województwa przedstawicielem administracji rządowej jest wojewoda. Wojewoda zatwierdził tak zwany wojewódzki plan zabezpieczenia ratowniczego, mówię tak z głowy, w którym to planie w każdym powiecie określona jest liczba zespołów wyjazdowych, umownie nazywając karetek pogotowia, zespołów tak zwanych podstawowych, czyli gdzie są tylko sami ratownicy, zespołów specjalistycznych, gdzie również jest lekarz. I tutaj się nic nie zmienia. Jest w planie zachowana taka sama struktura tychże zespołów wyjazdowych, jaka była teraz prowadzona przez firmę prywatną i jaka jest, czy ma być od 1 kwietnia, bo to jest ta data graniczna, która jest w mediach powtarzana, w momencie przejęcia przez publiczną służbę zdrowia, nazwijmy to w ten sposób, ratownictwa medycznego. I to, co pan burmistrz podkreślił, w tej chwili toczą się negocjacje między stroną publiczną, czyli Wojewódzką Stacją Pogotowo-Ratunkowego, które w ramach zawartego konsorcjum z kilkoma innymi jeszcze placówkami medycznymi na terenie naszego województwa, chce przystąpić do złożenia oferty w Narodowym Funduszu Zdrowia i Wojewody na prowadzenie ratownictwa medycznego, między innymi na terenie naszego powiatu. I w związku z tym toczą się negocjacje dotyczące zasad zatrudnienia, bo tam część ratowników jest zatrudniona na umowę o pracę, część na tak zwanej własnej działalności gospodarczej, na kontraktach, a część jeszcze na, powiedzmy sobie, umowę, nazwijmy to sobie zlecenie, czyli umowę cywilnoprawną, bez prowadzenia własnej działalności gospodarczej. No i w tej chwili toczą się negocjacje płacowe i dodatkowych jeszcze warunków. Dopóki oferent, w tym wypadku Wojewódzka Stacja Pogotowa Ratowniczego, nie będzie miała pełnej obsady w swojej ofercie na dany powiat, to nie złoży tej oferty na prowadzenie ratownictwa medycznego, bo takie są warunki i takie prawdopodobnie będą warunki ogłoszonego konkursu na składanie ofert. A zatem my też czekamy i patrzymy na to z wielką troską jako miasto, co się będzie działo. I też staramy się trzymać przysłowiową rękę na pulsie, ale na dzień dzisiejszy, to co pan burmistrz wspomniał, bieg wydarzeń od jesieni związanych z tym, że ten nasz szpital po wyroku sądowym nie ma większościowych udziałów, a ma mniejszościowe, w związku z tym nie jest stricte placówką publiczną, a stał się placówką prywatną, nie mógł wystartować, że tak powiem kolokwialnie, do konkursu na prowadzenie ratownictwa i w związku z tym pojawił się inny podmiot leczniczy, czyli Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Czekamy wszyscy.
kibicujemy i trzymamy kciuki za to, żeby te negocjacje na ten moment się udały. Czy to będą warunki kontraktu określone przez wojewodę na prowadzenie ratownictwa na terenie powiatu giżyckiego na rok czy na dwa, zobaczymy, bo też jeszcze nie wiemy, jak to będzie się działo nawet i w skali kraju. I jeszcze tylko dodam na koniec, że możemy się spotkać z taką sytuacją, że w całej Polsce ze względu na ten okres przejściowy zostaną zawarte kontrakty tylko na rok. I my chcemy być na to przygotowani, żebyśmy mogli, powołując spółkę miejską, w przyszłości móc przystąpić i móc my jako miasto zapewnić to bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. Staramy się być na to przygotowani. I tak tylko reasumując powiem, że wiem, że starosta uczestniczył w tych rozmowach między stronami, więc starosta ma więcej informacji, bo ja też... Nie. No ja nie uczestniczyłem, jeszcze raz podkreślam, miasto nigdy nie prowadziło ratownictwa i sytuacja jakby wymusza na nas pewne działania zabezpieczające na przyszłość, natomiast w tym konkursie w żadnych, nawet byśmy od jesieni zaczęli, nie bylibyśmy w żaden sposób gotowi, żeby wystartować, bo to jest sytuacja awaryjna. Proszę. Pytam, bo to jest największy samorząd w naszym powiecie i wszyscy na pewno zawsze patrzą. No to oczywiście tak. Dobrze, proszę, kolejne pytania. No jeżeli można, pani... Mazurski Doniec, tylko proszę po jednym pytaniu, dobrze? Bo będziemy się... Na razie to będzie stwierdzenie. Zastanawia mnie po nominacji fakt tego, że pan Piórkowski, nowo mianowany zastępca, ja przepraszam, ale czasami będzie to brzmiało wicek, więc wicek nie siedzi w kitelku. No jeżeli będę powiedział, że to tak poważne stanowisko, no to żarty żartami, składam na pańskie ręce oficjalny protest, panie burmistrzu. Od samego wejścia stwierdziłem, że pański zmiennik nie jest przygotowany do dzisiejszego spotkania. Zaskoczenie. Wyglądacie ekstra, tandemik wspaniały. Panie Cezary, panie Wicku, gdzie są te śliwki w czekoladzie? Ach, to ja biorę na siebie już. Przykro mi bardzo, że jest mi przyjemnie. To było w ramach oczywiście poprawy humoru. Parę pytań i nie zawracam głowy. Tydzień temu mieszkaniec ulicy Łuczańskiej był u pańskiego pierwszego zastępcy i zadał pytanie, czy dałoby się w końcu strefę rejonu budowy Kładki posprzątać. Ludzie, ruszcie tam dyferencjał, wyślijcie Straż Miejską, niech przejmą, niech popatrzą, niech wyślą ekipę 2-4 pracowników w pomarańczowych strojach, niech pozbierają wzdłuż płotu budowy ten, no przepraszam, syf, który tam jest, tą tandetę, którą no niestety mieszkańcy wyrzucają. Tam jest mnóstwo tych śmieci. Wygląda to ohydnie. To tylko takie stwierdzenie i prośba ze strony tego jeżeli człowieka, bo był zastępca, nie było żadnej reakcji. Ja czekam, poczekam parę dni, reakcję dostanie pan na własne ręce. Do pana Wicka. Razem byliśmy na Kaziukach, prawda? Czy oceni pan te Kaziuki jako Kaziuki, czy jako Badzieje? To jest pytanie. Nie oceniam tego jako badziewie. Oceniam to jako występ przygotowany przez naszych gości z Litwy. Występ, który być może w swojej formule nie odpowiadał wszystkim, którym Kaziuki, czy może wileńskie Kaziuki, żeby to tak bardziej sprecyzować, kojarzą się z inną formą kultury. Ale mi osobiście to się podobało. Występ był na bardzo wysokim poziomie artystycznym, natomiast był bardzo uwspółcześniony. Proszę też pamiętać, że tym świętem wileńskich Kaziuków w tej chwili coraz więcej młodych ludzi żyje. Proszę zobaczyć, że coraz więcej na przykład młodych ludzi jedzie na przykład do Wilna i tam w Wilnie na placu, gdzie odbywa się ten już tradycyjny jarmark od powiedzmy sobie 300 lat, jest też w podobnej formule, takiej bardziej unowocześnionej. Także no, zasmuca mnie to, że pan redaktor tak to bardzo mocno określił jako badziewie. Ja się z tym w zupełności nie zgadzam. Moje określenie nie pochodzi z przysłuchiwania się, chociaż też po części,
usłyszałem raptem do czasu pobytu dwa akcenty polskie w tym występie, ale obserwowałem publikę. To jest moje zadanie od lat prawie 40. Przyglądać się, wyciągać wnioski, patrzeć. No i wyciągnąłem wniosek taki. Nie widziałem uśmiechu, nie widziałem reakcji, oprócz jednej, pozytywnej w publice. Nie widziałem łzy, która się pojawiłaby, gdyby tam były akcenty polskie. Jeżeli się było na koncercie wojskowego chóru Armii Czerwonej dawnego, proszę pana, oni komercyjnie podeszli do tematu. Przyjeżdżamy do tego kraju, niech ci ludzie mają to, na czym im zależy, czyli no te piosenki, melodie dotyczące tej strefy. Ale przepraszam, nie mogę tego tak pozostawić, bo pana stwierdzenie takie kwitujące jest moim zdaniem niesprawiedliwe. Po pierwsze, trudno porównywać profesjonalny zespół artystyczny armii z zespołami tutaj, które były i uczestnikami, którzy są po pierwsze jeszcze dziećmi, po drugie są to amatorzy, to są tak jak u nas w Giżycku, osoby przechodzące do Domu Kultury, czy to w Trokach, czy w Wilnie i tam... Kwestia też i gustu. Dokładnie, ale i na koniec. Ja się nie zgodzę. Tam był bardzo jeden z wielu, ale był bardzo znamienity akcent polski. Ta recytacja wiersza przez chłopca z takim przejęciem, z takim oddaniem, czy ona nie nosiła w sobie bardzo dużego ładunku polskości? Proszę sobie przypomnieć ten wiersz. Akurat w danym momencie prawdopodobnie wyszedłem. Tyle tylko, że widzę, że możemy sobie szpady pokrzyżować. Proszę pana, kto odpowiada za repertuar zespołu? Te dzieci, ta młodzież? Nie, ta pani, która stała do pana plecami, czyli dyrygent. Tyle. Dziękuję, nie chcę już tematu dalej drążyć. Dobrze, kolejne pytanie prosimy. Panie burmistrzu, zbliża się sezon letni. Rozmawiałem z dyrektorką GCK przy okazji, zwracając uwagę na bajecznie głupie podejście do koncertu, jaki się odbył z panem Teresini. Czyli w drzwiach GCK dowiaduje się, że nie wolno używać lamp błyskowych. Jest go dreptą, myślę sobie, będzie dobre oświetlenie. Przychodzę do środeczka. Oświetlenia nie ma. Wejdę sobą świeczkę, kaganek, coś jeszcze. Zrób zdjęcie, sfilmuj to coś. Jeżeli dają nam trzy utwory, czas z trzech utworów do skorzystania, zrobienia zdjęć, to dotyczy państwa także, to do licha niech ten ktoś, organizator, zapewni nam warunki do pracy. Bo jeżeli tak w ten sposób będziemy postępować, to następnym razem wyjdę, pocałuj tam i na całą stronę pocałuj tam mnie w dyferencjał, brakowało oświetlenia. No może śmiesznie to brzmi, panie burmistrzu, ale taka jest logika. Mamy pracować, mamy coś ludziom przekazać, to dajcie nam warunki. Przy tym w sezonie letnim wyjdzie coś takiego, jak te identyfikatory. Wiadomo z jakiej przyczyny. Ona jest znana wszystkim. Proponuję, żeby wykonać dla tutaj wszystkich obecnych i tych, których nie ma, identyfikatory na cały okres sezonu letniego, nie na każdą imprezę, żebyśmy nie musieli latać po GCK i łaskawie prosić, dajcie nam identyfikator, nie przyjdź po 17, bo. Tak było, zdarzyło mi się, kiedy chciałem wziąć wejściówki. Organizacja jest, krótko mówiąc, do dupy. I pańskim, według mnie, pomocniczym zadaniem byłoby, gdyby pan poprosił jakiegoś komputerowca, grafika, żeby zrobił coś, żeby koleżanki, koledzy moi nie wstydzili się kiedyś w przyszłości, tak jak ja to robię, że mam ich tam 8 czy 10 tych wiszących, bo w Bielosej najładniejsze. I kiedy jestem gdzieś w terenie Polski, to my się wymieniamy informacją, gdzie byłeś, no to on przegląda, o ta ładna, warto może byłoby być. Dla zademonstrowania super, hiper, ekstra wykonania przyniosłem zeszłoroczną piękną laurkę
wizytówkę twierdzy, imprezy na twierdzy, na wspaniałym sznureczku. To dla mnie? Tak, panie burmistrzu. Dziękuję, nie miałem takiego pokazał pani dyrektor i temu gościowi, który będzie projektował, żeby takich hały nie zrobił. I tyle, tak? Jeżeli można. Dobrze. Z mojej strony. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania od redakcji? To było stwierdzenie, pozytywne. Formuła konferencji polega na tym, są pytania i stwierdzenia. My już się do tego dostosowaliśmy. Czy... Ja mam pytanie, ile wiceburmistrz będzie zarabiał? Ile wiceburmistrz będzie zarabiał? Pytanie do wiceburmistrza, bo ja nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Wiceburmistrz będzie zarabiał zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. A w tej chwili, czyli podstawa prawna, natomiast 4200 brutto plus 20% tak zwanego dodatku z tytułu wysługi lat, mówiąc umownie, i dodatek funkcyjny w kwocie 200 czy to około 2000 brutto. Przed... Nie, mniej. To nie docenia pan tego drugiego. No, więcej niż jest... burmistrz. Postaci... Mamy zapewnione dostawy śliwek, czekolady, czy każdej konferencji. Już na pewno tego błędu nie popełnimy, tak. Nie wiem. Będziemy mieli zapas, ale żeby były świeże, to będziemy uzupełnić zapas co miesiąc. Obiecanki były piętro wyżej w tej szafeczce. Zgadza się, biorę na siebie to zaniedbanie, to z racji pilnego zwołania. Nie kupiłem tym razem śliwek, ale też nie występują na rynku śliwki nieszeleszczące, a mieliśmy takie uwagi, że podczas konferencji zdarzało się, że mimo nawet dużej staranności, to jednak publiczność czy redakcje troszeczkę szeleściły. Składam protest. Obiecałem przed rozpoczęciem spotkania i konferencji porozpieczętowywać większość. Tak było, prawda, ale jednak te szeleszczące papierki czasem wybijały troszeczkę ze skupienia. Czy są jakieś sygnały z generalnej odnośnie budowy obwodnicy? Czy jest mowa o jakichś terminach? Bo tutaj 6 maja. Tak. Prawdopodobnie nie będzie dotrzymane. Być może, natomiast proszę pamiętać, że wiążą zamawiającego, czy inwestora i wykonawcę wiążą zapisy umowy i no to już będzie rozstrzygane na tym poziomie, tak, zapisów umownych. Co ja mogę dodać? Mogę dodać tak, że ten wykonawca, jak się śledzi zamówienia, ma duże kontrakty w tej chwili w naszym województwie. Prawdopodobnie dotyka go to, co dotyka wielu wykonawców, po prostu brak potencjału kadry, brak podwykonawczej kadry, czyli podwykonawców, którzy są obłożeni dużymi zamówieniami. Być może czeka na zwolnienie się któregoś z podwykonawców terminu, żeby wykonał jakąś tam część. Ja rozmawiałem z panem Bartłomiejem Kaczyńskim, który był kierownikiem budowy do końca roku, tak, bo chyba od stycznia nastąpiła zmiana, którym odchodząc żegnaliśmy się, powiedział mi, że on najgorsze przeprowadził, czyli to, co w ziemi, tak, czyli to najgorszą robotę, która jest długotrwała, bardzo kosztowna i niewidoczna, jest już w zasadzie wykonana. Teraz zostaje tylko to, co na wierzchu. Czyli być może nam się wydaje tak, że ten termin będzie przekroczony wiele czasu, bo jeżeli generalna dyrekcja twierdzi, że jest zagrożony, ale może być przekroczono 2-3 tygodnie albo miesiąc, tak? No bo w zależności od pogody, jeżeli pogoda będzie budowlana bardzo dobra i potencjał firmy zostanie zmobilizowany na jednej budowie, no to co na wierzchu, to już będzie widać postęp, tak? No na razie mamy część wykonaną już takiej przebiegu docelowym, a część jeszcze w gruncie. Także my też byśmy chcieli, żeby do końca maja budowa była zakończona, tak, żeby od, no powiedzmy, od połowy czerwca czy od końca czerwca już była dopuszczona do ruchu i żebyśmy mogli się poruszać zmodernizowaną częścią obwodnicy. Kładeczkę na kanale otwieramy oczywiście 1 maja. No nie wiemy. To też nie jest tak, drodzy Państwo, że terminy, które są z góry, tak jak wtedy, w tym wypadku półtorej roku wcześniej założone, że one co do dnia się zgrają. To są jeszcze kwestie uzyskiwania na przykład pozwoleń na użytkowanie. Mieliśmy sytuacje różne, kwestionowane są, no, powiedzmy, brak podpisu jakiegoś, tak, czy brak wpisu w dzienniku budowy i nie ma pozwoleń na użytkowanie, w związku z tym nie możemy otworzyć, dopuścić do użytkowania obiektu, mimo że on jest fizycznie zrobiony, gotowy, nie zagraża żadnemu bezpieczeństwu, bo nikt nie stwierdza jakichś wad wykonawczych, tylko po prostu formalności trwają. W nadzorze budowlanym są duże problemy, jeżeli chodzi o kadry,
Więc i jest dużo tych spraw, bo dużo się buduje, w związku z tym te terminy też są takie trochę porozciągane. Jeszcze tutaj zamykając temat inwestycji, Pan wspomniał o tym dzielnym domu pobytu seniora. Czy tutaj możemy już mówić o jakichś terminach? Jesteśmy na początku tej całej inwestycji, czyli projektowania, tak? Czyli jeszcze nie mamy ani wykonawcy, ani terminów, żeby powiedzieć, że to na przykład będzie to za pół roku czy za rok. A dofinansowanie jakieś jest? Czy tak, dofinansowanie mamy. Z? Słucham? Z? Od wojewody, tak? Z budżetu państwa. Aha, czyli to, które tam trzeba było... Zrezygnować, tak, to i na nowo. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Jak co miesiąc, myślę, spotykamy się pod koniec kwietnia, tak? Pod koniec marca, bo to jest taka konferencja trochę nieplanowana. Pod koniec marca albo w innym terminie, którym Państwu przekażemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.